Olsztyńska Izba Budowlana od 17 lat organizuje konkurs Budowa Roku we współpracy z wojewodą warmińsko-mazurskim. W konkursie mogą startować wszystkie firmy z województwa, bez względu na to, czy realizowany projekt miał miejsce na Warmii i Mazurach, czy w innych miejscach w Polsce. Celem konkursu jest pokazanie i nagrodzenie najciekawszych inwestycji i rzetelnych wykonawców. Nagrody przyznano w czterech kategoriach. Jedną z nich była kategoria obiekty sportowe i rekreacyjne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 28 września w Olsztynie. Kapituła konkursu pierwsze miejsce przyznała kompleksowi sportowo-rekreacyjnemu w Ostródzie. Budową stadionu i innych atrakcji zajęła się firma Przemysłówka. Oceniający brali pod uwagę jakość wykonania, walory estetyczne, funkcjonalność, a także oryginalność przyjętych rozwiązań projektowych. Drugie miejsce w tej kategorii jury przyznało inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Ekobud za budowę krytej pływalni w Braniewie.